Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym, już 67. odcinku podcastów Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Dogi Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. A więcej o mnie znajdziecie na www.dogiboom.pl. Zastanawiając się nad dzisiejszym tematem mojego podcastu, trochę krążyłam wokół jakichś merytorycznych spraw. Pomyślałam o tym, żeby nagrać może o klatce kennelowej, jak nauczyć psa spokojnego przebywania w klatce kennelowej, ale ostatecznie stwierdziłam, że zostawimy sobie temat merytoryczny na później. Wiele już przerobiliśmy, a ponieważ mamy koniec października i za chwilę będziemy obchodzić Święto Zmarłych, a poza tym jest jesień i robi się jednak trochę nostalgicznie i nieprzypadkowo też Święto Zmarłych chyba obchodzimy właśnie w drugiej połowie jesieni, to stwierdziłam, że dziś opowiem Wam o moim pierwszym psie, o Laduszce, którego oczywiście już dawno, dawno nie ma wśród żywych czworonogów. Dlatego postanowiłam, że powspominam dziś mojego pierwszego psa, od którego wszystko się zaczęło. Oczywiście, jeśli moje wynurzenia i jakieś bardzo prywatne wspominki kompletnie Was nie interesują, to od razu możecie ten odcinek pominąć, bo będzie bardzo dużo o mnie i o moim pierwszym psie oczywiście, o Laduszce. Ja już w odcinku Czy istnieje pies idealny, takim odcinku sprzed roku, poopowiadałam o wszystkich moich psach. W większości też już nie ma i też wtedy się parę razy poryczałam w trakcie nagrań. Dziś mam nadzieję, że będę się trzymać. Natomiast chciałabym powspominać tak, wiecie, pogodnie, z uśmiechem na twarzy, po prostu poopowiadać Wam, jak to było w dalekich latach 80., kiedy to w roku 87, dokładnie w marcu 87, pojechaliśmy z moimi rodzicami popatrzeć na szczeniaczki. Wiecie, tak się to zawsze kończy. Jak dziecko marudzi i marudzi, bardzo chce mieć psa. W końcu rodzice, nie wiem dlaczego właściwie w tamtym momencie się poddali i pojechaliśmy. Powiem jeszcze, wspomnę, może na początek, będzie to dosyć istotne, że przeprowadziliśmy się wtedy, w 87 roku bodajże w zimie, do nowego mieszkania. Wcześniej mieszkaliśmy w centrum Petersburga, w mieszkaniu komunalnym i nie jest to komunalne mieszkanie w znaczeniu polskiego wyrazu przymiotnika komunalny. Komunalne mieszkanie w Rosji, w Związku Radzieckim tamtych lat, to było mieszkanie dzielone przez kilka rodzin, czyli jedna kuchnia na kilka rodzin, jedna łazienka na kilka rodzin, jeden korytarz, a pokoje są podzielone przez mieszkańców. Czyli w naszym dużym mieszkaniu komunalnym mieszkały chyba z 4 rodziny albo 5. Powiem Wam szczerze, że no już teraz nie pamiętam. Generalnie, no cóż, no nie były to i centrum miasta, więc nie były to warunki idealne do tego, by mieć psa. Ale kiedy wreszcie jakimś cudem kolejka mieszkaniowa, nie wiem, jakoś skoczyliśmy wreszcie na to, po wielu latach oczywiście oczekiwania w kolejce na przydział mieszkaniowy, moja mama otrzymała ten upragniony, wymarzony przydział i powędrowaliśmy na obrzeża Petersburga. Była to nowa dzielnica. Blokowisko takich 12-piętrowych budynków, dookoła pustka, nie za dużo zieleni, bym powiedziała w ogóle zero, nul. Natomiast niedaleko były takie pustkowia tuż nad wybrzeżem Zatoki Fińskiej. I to było fajne, tak? To już było takie miejsce, gdzie oczywiście, wiecie, tak, z dzisiejszego punktu widzenia, to ja bym tam dziecka nie wysłała 11-letniego na spacer z psem, rano czy wieczorem. Ale to były inne czasy i się dzieci wysyłały, bo w ogóle dzieci sobie łaziły, gdzie chciały. Więc gdy tam się przeprowadziliśmy, nagle moi rodzice, którym już od lat trułam, że bardzo bym chciała mieć psa, no nagle powiedzieli: okej, jedźmy zobaczyć.
No nie będę chyba wspominać, że były te czasy bez internetu, bez telefonów komórkowych. Generalnie w ogóle nie mieliśmy w tym nowym mieszkaniu żadnego telefonu. Mieszkanie było na 8 piętrze, dwupokojowe, z osobną kuchnią, łazienką, toaletą, dwa nieduże przedpokoje, powiem Wam, balkon. No w ogóle luksusy niewyobrażalne po tym, jak się wyprowadzi z mieszkania komunalnego, gdzie się ma jeden pokój na rodzinę. Więc rodzice się jakoś zgodzili pojechać zobaczyć szczeniaki. A wtedy szczeniaki się kupowało głównie w takich miejscach, słuchajcie, takie targi ze zwierzętami. No znaczy targi, takie miejsce, gdzie zazwyczaj w weekendy, sobota i niedzielę, przyjeżdżali ludzie, którzy mieli na sprzedaż szczeniaki. To akurat był park gdzieś w centrum miasta, teraz już nie pamiętam akurat szczegółów, natomiast pojechaliśmy tam do tego, taki targ ze zwierzakami. To nie jest pchli targ, tylko targ ze zwierzętami, żywymi zwierzętami. No i podjechaliśmy tam, pamiętam, był śnieg, było dosyć zimno, krążyliśmy. A, ciekawy moment, że jednak rodzice niby pojechali ze mną popatrzeć na szczeniaczki, ale torbę wzięli. Czyli jednak byli przygotowani, że wrócimy z psem. Było zimno. Krążyliśmy, tam były takie alejki, w alejkach po obu stronach stały osoby tak okutane w jakieś ciepłe futra, szale, czapki futrzaste, no i futrzane chyba. No i trzymali te szczeniaczki na rękach albo gdzieś w jakichś pudełkach, gdzieś to były maluchy. Łaziliśmy dosyć długo. Pamiętam, ktoś nam próbował wcisnąć Pekinczyka. No, ja powiedziałam, że no nie, no słodki, słodki, ale no nie. I jakoś, wiecie, co ja byłam rozczarowana i zamarzliśmy okropnie. Żadne te, to były głównie takie nieduże pieski, niby rasowe. Niekoniecznie jakoś byłam wtedy, nie zakochałam się w żadnym od pierwszego wejrzenia. Natomiast ponieważ bardzo zamarzliśmy, chcieliśmy na chwilę wejść się ogrzać i stała tam taka toaleta miejska. Budyneczek nieduży. Mówię, chodźcie tam chociaż, nie wiem, wejdziemy na chwilkę, się zagrzejemy. No i wyszliśmy tam z rodzicami, a to się okazało, że to jest drugi targ. Jeszcze w tym szalecie miejskim, tam było chyba ze 20 osób, nikt nie korzystał z toalety jako z toalety, tylko ci, co już zamarzli z tych sprzedających, po prostu udali się do toalety i tam też dobijali targu, jeśli chodzi o sprzedaż swoich szczeniaków. No i tam zobaczyłam Laduszkę. Były na rękach jednej pani dwie dziewczynki, dwie sunie, szczeniaki takie około 2 miesiące, puchate i takie rude podpalane i podobno były to mieszańce owczarka z łajką rosyjsko-europejską. Powiedzmy z łajką. W ogóle jestem, wiecie, tam był na pewno gdzieś owczarek po drodze i jakaś łajka była, ale nie wiem, czy to był tak dokładnie mieszanie z tych dwóch raz. No i okazało się, że pies ma być takiej średniej wielkości raczej. No i tutaj to już serducho moje zaczęło bić mocniej, jak zobaczyłam Laduszkę. Mama wzięła ją na ręce, ona tak się wtuliła w nią i no i generalnie to powiem szczerze, że nawet moja mama zadecydowała, powiedziała, że to jest ten pies. Ja przeszczęśliwa, bo ja też chciałam dokładnie tego psa. Tak dokonaliśmy wyboru. Pamiętam, jak wieźliśmy Laduszkę do domu. Oczywiście nie samochodem, tylko jechaliśmy metrem, później jechaliśmy bardzo długo, bo to było, tak jak wspomniałam wcześniej, na obrzeżach miasta. Bardzo długo jechaliśmy trolejbusem, później od przystanku szliśmy do domu. Podróż tak ze 2 godziny, pies w tej torbie. Przyjechaliśmy do domu, pamiętam, że wiecie, do końca nie byliśmy przygotowani na przyjście do domu psa. Ja, rzecz jasna, już wcześniej czytałam wszystko, co się tylko da na temat psów. Dostęp do wiedzy na temat czworonogów, psów, nie był ułatwiony w tamtych czasach. Ja byłam zapisana do biblioteki, i chodziłam do biblioteki, gdzie czytałam wszystko, co się da, ale było naprawdę, Boże, album o rasach psów, to było moje największe marzenie przez te wszystkie lata, kiedy Laduszka z nami była. Nie było, nie można było dostać, w ogóle książki były w Związku Radzieckim, dobre książki, były bardzo trudno osiągalnym dobrem. Wtedy na książki, to już teraz zupełnie od tematu odchodzę, ale powiem Wam, żeby kupić jedną dobrą książkę, na którą na przykład o Buchach,
Kochakow. Mało tego, że był jednak zakazany przez lata w Związku Radzieckim, był na tej liście książek zakazanych. W szkole już czasy się zmieniały, więc w szkole już zaczęliśmy czytać Bułhakowa. Ale dostać książkę, na przykład Bułhakowa, Mistrz Małgorzata albo jego opowiadania, no to graniczyło z cudem. Dostęp był bardzo reglamentowany. Dlatego, żeby kupić jedną książkę Bułhakowa, trzeba było kupić 10 książek radzieckich pisarzy, których nikt nie chciał czytać. Tam naprawdę nie było nic ciekawego do czytania. Takich socrealistycznych pisarzy i pamiętam, że rodzice... Było dwie opcje. Albo kupić właśnie tomiszcza, dzieła zebrane jakiegoś pięciorzędnego pisarza radzieckiego i wtedy dodatkowo do tych 10 tomów dokładano Bułhakowa. Oczywiście płacisz za wszystkie 10. I to była jedna droga. Druga droga to było zbieranie makulatury, czyli trzeba było na przykład przynieść 40 kilo papieru do punktu, gdzie zbierano właśnie makulaturę. Wtedy się otrzymywało bon na książkę dobrego autora. Teraz wydaje Wam się to na pewno śmieszne, jeśli nie mieszkaliście, nie żyliście jeszcze Was nie było na świecie w tamtych czasach, zwłaszcza w Związku Radzieckim. Natomiast tak było. Historie z tym związane w ogóle są niesamowite, bo ludzie, którzy lubili czytać, i niekoniecznie pisarzy radzieckich, musieli naprawdę nieraz dokonywać jakichś absolutnie niewiarygodnych wyczynów, żeby zdobyć właśnie książki dobrych autorów. Przy okazji opowiem Wam historię, jak też z rodzicami w latach 80. pojechaliśmy do Dagestanu. To była miejscowość nad Morzem Kaspijskim, ośrodek wypoczynkowy, więc tam spędzaliśmy 3 tygodnie. I sytuacja była o tyle dziwna, jak wiele rzeczy w Związku Radzieckim, że często w jakichś najmniejszych miejscowościach, jeśli była księgarnia, a czasem tak bywało, że naprawdę jakieś w górach jakaś mała wioska i nagle mamy tam księgarnię. I tam właśnie można było czasem dostać książki tych właśnie autorów tak bardzo upragnionych przez nas. Tak niekoniecznie tych pisarzy radzieckich, socrealistycznych. Więc może dlatego, że też w Dagestanie no to tam nie było tłumów osób chętnych do czytania po rosyjsku przede wszystkim, po drugie może w ogóle, wiecie, nie był to taki ośrodek kulturowy, tak, gdzieś tam w górskiej wiosce. Więc wracając do Dagestanu, moi rodzice uwielbiali książki i w ogóle do dziś mamy w Petersburgu taką naprawdę pokaźną bibliotekę, więc moi rodzice, pamiętam wtedy, upał, no jak to w Dagestanie, upał był za 40 stopni. Słońce po prostu, ledwo żeśmy na nogach stali. No ale ktoś nam powiedział, że tam w górach jest malutka wioska, w której można kupić. I tam wymienili kilka autorów, że podobno tam właśnie komuś udało się dostać te książki. Tak wieść niosła. Słuchajcie, i był dzień, kiedy rodzice postanowili, że idziemy w góry do tej wioski i tam zakupimy właśnie te upragnione książki. Pamiętam wycieczkę do dziś, mimo że miałam wtedy, nie wiem, może z 8 lat, 9. Podróż w góry, wydawałoby się, że wcale daleko nie było, ale cały czas piliśmy się po najpierw taką drogą w miarę płaską, później już taką typowo górską, w tym straszliwym upale. Nie było wody w butelkach plastikowych. I powiem Wam, że nie mieliśmy ze sobą wody. To jest błąd oczywiście podstawowy. No i podróż w jedną stronę zajęła nam 4 godziny, może nawet 5. Pamiętam, jak szliśmy tymi naprawdę spalonymi w słońcu drogami górskimi. Wokół były sadzawki, tam były jakieś żółwie przedziwne. Bardzo mało ludzi spotykaliśmy dookoła. Ktoś tam w polu, pamiętam, chyba winogrona tam były, więc ktoś tam zbierał winogrona, kobiety w długich, bardzo długich sukniach, wszyscy mieli przykryte głowy i często też twarze. A my sobie, wiecie, w strojach kąpielowych, w czapeczkach na głowach brniemy. Gdy dotarliśmy do tej górskiej wioski, wiecie, że ja nawet pamiętam nazwę, to chyba był Uluwiału, tak to się ta wiocha nazywała. No więc gdy tam dotarliśmy, zostaliśmy absolutnie pusty, mały jakby plac,
coś, co można było nazwać takim centralnym punktem tej wioski. Nieduży to był plac ze studnią. Przy tej studni udało nam się napić wody i tam naprawdę jakieś drzewa rosły, więc tam mogliśmy się jakoś w tym cieniu odpocząć. Nie było absolutnie nikogo. Wioska wyglądała na w ogóle opuszczoną, ale to dlatego, że wszyscy normalni ludzie w ten straszliwy upał siedzieli w domu. Gdy zobaczyliśmy jednego człowieka, który z osiołkiem przymierzał przez ten plac, zapytaliśmy, gdzie tu jest księgarnia. Spojrzał na nas jak na wariatów. Zrozumiał nas, po rosyjsku nie mówił bardzo dobrze, ale nas rozumiał na pewno. Powiedział, że tu jest biblioteka. I biblioteka jest otwarta, więc naprawdę możemy tam się udać. Powiem, że to był chyba największy cios, jaki przeżyli moi rodzice w trakcie tego wyjazdu, a może i w ogóle podczas tej całej walki o te pożądane tytuły książkowe. Więc ogromne rozczarowanie i straszliwa droga powrotna. Mieliśmy przed sobą kolejnych, nie wiem ile tam było kilometrów, ale wiem, że było znowu przed nami bardzo wiele godzin podróżowania w drugą stronę. No i na szczęście ktoś, kto, tylko nie pamiętam, czy to był traktorek, czy jakiś, czy to były konie, zaprzęg, nie wiem, generalnie chyba jednak nie konie, bo to bym zapamiętała. Kobiety i dzieci, ten kierowca tegoż pojazdu zabrał nas w drogę powrotną i kawałek nas podwiózł, bo jechał gdzieś na pole, żeby wieczorem zabierać żony z pracy. Więc kawałek nas podwiózł, później już brnęliśmy sami. To był cały dzień, z 12 godzin trwała ta nasza podróż do księgarni, której nie było, i nasz powrót. Mamy zdjęcia z tej naszej straszliwej wycieczki w poszukiwanie książek. I te zdjęcia do dziś jakoś wspominamy wtedy naszą wycieczkę. Jest co wspominać. Ale teraz wracam już do mojej laduszki. Więc wiedzy nie było za bardzo skąd czerpać. Ja w bibliotekach, gdzie tylko coś znalazłam, przepisywałam. Nie było też kserokopiarek, więc przepisywałam. Ja do dziś dosyć dużo notuję, mam 500 notesików, co jest też śmieszne, bo nigdy nie pamiętam, co w którym notuję, ale każdy notesik do czegoś konkretnego służy. I przepisywałam. Gdy dorwałam książkę o rasach myśliwskich, przepisałam prawie w całości. O szkoleniu psów myśliwskich prawie w całości przepisane. O psach służbowych, tak, czyli pamiętam dresierówka służebnych sabak, po rosyjsku przepisałam w całości. Wszystko, co mogłam, gromadziłam. I właściwie z tego tylko korzystałam, przygotowując się na ewentualne pojawienie się psa w naszym domu. Ale rzecz jasna, kiedy pies się pojawił, to nagle się okazało, że my w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Ani nie mieliśmy, wiecie, legowisko. To teraz są legowiska. Kiedyś to człowiek brał kocyk, nie wiem, starą kołdrę i to było psie legowisko. Nie było tyle artykułów dla zwierząt. Więc był to kocyk. I na kocyku Laduszka mogła sobie spać, zresztą wybrała sobie jeszcze parę innych miejsc w domu i generalnie kocyk to był raczej albo jak dawaliśmy kość, albo jak odsyłaliśmy na miejsce, to ona szła na ten kocyk. Natomiast spała sobie raczej gdzieś, gdzie chciała. Okazało się też, że nie jesteśmy przygotowani pod względem żywieniowym. Nie było żadnych suchych karm gotowych. Nie było też za bardzo informacji na temat jakichś diet barw, tak? Mało tego, gdyby nawet była informacja o dietach barw, w sklepach nie było mięsa. Więc dosyć skomplikowana sprawa z żywieniem psów w tamtym czasie. Pamiętam, że z książek, które wyczytałam wtedy, był taki trend, że się gotuje kaszę, warzywa i mięso się dodaje. Surowe, gotowane, wołowe, wieprzowe. Słuchajcie, nikt się tym wtedy nie przejmował. Cokolwiek człowiek miał, to dawał psu. I tak też przez całe życie Laduszki praktycznie była żywiona, bo no właśnie dlatego, że lata 80. i początek 90. nie były takie lekkie pod względem dostępności do w ogóle produktów żywnościowych.
No i żadnych suchych karm oczywiście, gotowych dla psów, żadnych puszek, nic. Więc Laduszka jadła to, co my. Jeśli my jedliśmy zupę, teraz nie mówię oczywiście o jakiejś tam, chociaż i barszcz nawet jadła z nami, tak? I jakiś kapuśniak, ale z kapusty świeżej, niekiszonej. Jakieś rosoły, no to wiadomo. Tylko do wszystkiego dodawała się kasza albo makaron i całe mięso ze wszystkich zup zawsze było dla Laduszki. Wiadomo, kości były też... Też wtedy pies jadł, ale wiedzieliśmy oczywiście nie drobiowe. Brońcie Panie Boże. Twaróg też jadła, twaróg z marchewką surową tartą, jakieś kasze. Słuchajcie, co mieliśmy, to dawaliśmy psu. Ponieważ ja całe swoje dotychczasowe życie, tak, wtedy miałam akurat 11 lat, jak Laduszka się pojawiła w naszym domu, ponieważ było to spełnienie wszystkich moich marzeń, to rzeczą oczywistą było i nie trzeba mi to było powtarzać, właściwie chyba ani razu w życiu rodzice nie musieli mi przypominać, że to jest mój pies i ja odpowiadam za wszystko, co się z tym wiąże. Oczywiście oprócz tutaj kwestii finansowych, tak, bo nie zarabiałam żadnych pieniędzy, natomiast jeśli chodzi o spacery, karmienie, wychowanie, zajmowanie się psem, czesanie, sprzątanie po nim, to wszystko było dla mnie absolutnie oczywiste. Teraz powiem, nie chciałabym się mądrzyć, ale wydaje mi się, że było to z punktu, tak teraz jak sobie myślę, że chyba największe, najlepsze, co dało mi doświadczenie posiadania psa w tak młodym wieku mimo wszystko. I mając 11 lat, już wtedy całkowicie ponosiłam odpowiedzialność za wszystko, co się wiąże z posiadaniem psa. Jak już wspomniałam, wtedy, kiedy Laduszka przybyła do naszego domu, był marzec. W Petersburgu, marce, no to nie jest wiosna, tylko śnieg, zimno, jakieś zawieje. Jeszcze na tym wygwizdowie, gdzie mieszkaliśmy wtedy, na tych pustkowiach między blokami, to naprawdę, ja pamiętam ten przeraźliwy ziąb do dzisiaj. I wychodziłam z Laduszką co 2 godziny na spacer. Oprócz nocy oczywiście, w nocy normalnie. Nie spałam, nie wychodziłam z Laduszką, ale sprzątałam rano po niej. Dosyć wtedy dużo gazet ścieliliśmy na podłogę, wiadomo, jakieś kartony, jak udawało nam się zdobyć. Pamiętajcie, że zbieraliśmy makulaturę na książki, więc też te gazety to też było dobro, tak, które no, niestety trzeba było zużywać na potrzeby tutaj psie. I chodziłam na spacery co 2 godziny w ciągu dnia. Szkołę miałam na szczęście naprzeciwko naszego bloku. Była to szkoła ogromna, klasy były przepełnione. W tym nowym budownictwie naprawdę mnóstwo rodzin z dziećmi właśnie w moim wieku zamieszkało, więc klasy były przepełnione, miałam w klasie chyba za 40 osób. Natomiast na szczęście szkoła była praktycznie na podwórku naszego ogromnego bloku. Więc w przerwach pomiędzy lekcjami ja gnałam do domu. Naprawdę jak piorun, miałam bliziutko, gnałam, wyprowadzałam Laduszkę na spacer, nawet te 5-7 minut i zdążyłam zawsze ją zaprowadzić do domu i gnałam z powrotem na lekcję. Czasem się spóźniałam, ale mam wrażenie, że nauczyciele jakoś przymykali na to oko. Uczyłam się całkiem dobrze i wydaje mi się, że jakoś, nie wiem, przynajmniej nie miałam z tego powodu problemów, z tego co pamiętam. Karmiłam też w międzyczasie, ponieważ lekcje, no wiadomo, miałam tam, nie wiem, od 9 do 14 do 15, też czasem było tak, że ja przybiegałam, wyprowadzałam i jeszcze dawałam jedzonko, które było przyszykowane już rano dla Laduszki. Więc całkowicie tutaj, wiadomo, odpowiedzialność spadła na mnie, zresztą rodziców nie było, bo byli w pracy, wracali bardzo późno, wracali zazwyczaj po 20, ponieważ pracowali w centrum, dojazd prawie 2 godziny, plus jeszcze po drodze próbowali zdobyć coś do jedzenia, więc stali w kolejkach i dopiero wracali do domu. Oprócz tego, że te króciutkie spacery, tak, co 2 godziny, w miarę jak Laduszka dorastała i robiło się coraz cieplej, chodziliśmy na coraz to dłuższe spacery i zaczęłam ją zabierać na te pustkowia nad Zatoką Fińską. Jak teraz sobie pomyślę, że 11-letnie dziecko chodziło tam na spacery, to mnie dreszcze przechodzą. 2 lata temu, gdy byliśmy z mężem w Petersburgu, pojechaliśmy, bo chciałam mu pokazać to miejsce, gdzie mieszkałam, bardzo krótko zresztą, tam mieszkaliśmy 2 lata, to właśnie Wygwizdowo, na obrzeżach Petersburga nad Zatoką Fińską. I udaliśmy się też na te pustkole nad Zatoką Fińską, tam bezpośrednio, gdzie chodziłam na spacery. No,
straszne to są rejony. No naprawdę, tam były takie sadzawki, takie wiecie, tak jakby, nie wiem, rozlewiska, nie rozlewiska, coś nad tą Zatoką Fińską, pozostałości może trochę tej zatoki. Teren był cały czas, jak to się mówi, nie wiem, osuszany. Cały czas miasto próbowało wydobyć trochę jeszcze terenu suchego, czyli ta zatoka się oddalała, a tam były w jakiś sposób odzyskiwano ten teren pod zabudowę. Bo powiem Wam szczerze, że teraz się mocno zamotałam, bo ja nie wiem, jak to się działo, ale zatoka się odsuwała, a miasto się rozrastało. Więc i tam były pozostałości właśnie takie w postaci takich sadzawek, niedużych stawów, w których było mnóstwo szczurów wodnych. Ja nie wiem je teraz nawet, co to były za zwierzęta. Były to dosyć duże, może nutrie, nie wiem, dzikie nutrie. Generalnie potężne szczury, które pływały, więc przypominało to nutrie. Odkąd zaprzyjaźniłam się oczywiście tam w klasie, już miałam swoje koleżanki i Laduszko mogła już chodzić na dłuższe spacery, to po lekcjach zawsze z koleżanką albo z dwoma, z trzema wybierałyśmy się tam nad właśnie te pustkowie, nad Zatokę Fińską i tam budowałyśmy tratwy. Tratwy do pływania tymi właśnie sadzawkami czy stawami wokół jakichś tam zarośla, krzaczory, te szczury wodne i tratwy były budowane z jakichś desek, co żeśmy znalazły na tym pustkowiu. To było wszystko zwijane sznurami. Nie operowaliśmy młotkiem i gwoźdźmi, tylko to było wszystko wiązane. Do tego były jeszcze takie bardzo długie kije, do tego, żeby się odpychać od dna i tą tratwą się przemieszczać po tych sadzawkach. Laduszka oczywiście była z nami. Była z nami i podczas budowy, i później na tej tratwie. Także tak wyglądały nasze spacery, oczywiście tam była puszczana luzem i to było też miejsce, gdzie praktycznie wszyscy psiarze z okolicy, świadomi opiekunowie psów, którzy widzieli, że należy im dostarczyć jednak więcej tego spaceru niż spacerek wokół bloku, właśnie przychodzili na te pustkowia. Pamiętam do dziś niektóre psy, mimo że minęło, jakby tu nie mówił, 30 lat prawie, ale pamiętam wspaniałego doga niemieckiego o imieniu Archibald, przepiękny, wspaniały, taki fajny, zrównoważony pies, jeden z pierwszych, z którym Laduszka się zaprzyjaźniła, bo on też dał jej szansę. Tak normalnie, na spokojnie, jak to starszy pies, potraktował szczeniaka i wszystkie jej te takie nieporadne, takie trochę szaleńcze zabawy. Był też kumpel Grey, kundel bardzo podobny do Laduszki, też jakiś taki mieszaniec, coś z owczarka na pewno miał, więc z tym kumplem to Laduszka po prostu się bawiła, natomiast starsze psy, które były w tej naszej grupie spacerowiczów, starsze psy uczyły ogłady i kultury, więc to było wspaniałe. Wszystkie były luzem, nie było żadnej, słuchajcie, wtedy jak już wkraczaliśmy na ten teren pustkowia i trochę wędrowaliśmy tam też z innymi psiarzami, nie było, pamiętam, żadnej agresji smyczowej, te psy się znały, tam starsze psy jakieś wyznaczały granice szaleństwa, dopuszczalne, co było dopuszczalne, co nie, więc pamiętam, że jak Archibald upomniał Laduszkę, to ona więcej nigdy się nie zachowała w ten sposób, wiecie, łapami w twarz, po oczach, czyli to było wszystko z naszej ludzkiej strony, powiem Wam, kompletnie nieświadome, bo myśmy nie mieli zielonego pojęcia o socjalizacji, o tym, o języku ciała psów. Nie było wtedy takiej wiedzy, nie było źródła informacji, zero. Więc to wszystko było totalnie intuicyjne, ale jak na totalnie intuicyjne, uważam, że te wszystkie psy były doskonale socjalizowane. W tamtym okresie, tam było dużo psów, w ogóle to jest też szczęście, że było dużo psów, z którymi się wychodziło na długie spacery i zawsze się spotykało te inne psy i generalnie nie było żadnych nigdy sprzeczek między psami. Nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek agresywne zachowania, nawet na osiedlu. Więc bardzo pokojowo to wszystko się odbywało. A propos socjalizacji, w sposób absolutnie mimowolny, oczywiście Laduszka się socjalizowała z życiem w mieście, no akurat na tych obrzeżach miasta, ale nie mieliśmy samochodu, jak już wspomniałam, więc kiedy ja chciałam z nią pojechać gdzieś trochę dalej, tak, bo tam koleżanka mieszkała znacznie dalej, to wsiadałam do trolejbusu, tam jeździły trolejbusy, wsiadałam z nią do trolejbusu i jechałam. Na szczęście nie było obowiązku zakładania kagańca i nie mieliśmy kagańca dla Laduszki, więc po prostu wsiadałam i jechałam. Pies
stopniowo się przyzwyczają, że to jest norma. Myśmy się tak poruszali po mieście. Kiedy trzeba było do weterynarza, to się wsiadało do trolejbusu, później się przesiadało do tramwaju i się jechało do weterynarza. Pamiętam, był moment, kiedy weterynarz jakiś, wiecie, rejonowa przychodnia weterynaryjna, państwowa, nie tam żaden prywatny, przydzielono zupełnie gdzie indziej naszego rejonowego, to jechaliśmy pociągiem i też wsiedliśmy, Laduszko już znała trolejbusy i tramwaje, więc wsiedliśmy do pociągu i też bez problemu odbywaliśmy podróż do weterynarza. Stopniowo oswoiła się ze wszystkim, co później spotkało ją też w centrum miasta, bo tak się złożyło, że musieliśmy się przeprowadzić. Pamiętam też pierwszy Sylwester wspólny z Laduszką spędziłam w windzie. Dosyć ciekawe doświadczenie. Jak wspominałam wcześniej, mieszkaliśmy na 8 piętrze i pamiętam, że tuż przed tą 12, przed północą, no, powiedzmy około 22, też stwierdziliśmy, że jeszcze wyprowadzę Laduszkę ostatni raz teraz przed nocą sylwestrową na spacer i no już w nocy sylwestrową już nie będziemy wychodzić. Zjechałam windą w dół, na dół, to znaczy, i pamiętam jakiś krótki spacer. Nie było wtedy takich oczywiście sztucznych ogni i nikt nie strzelał tak szaleńczo jak teraz, ponieważ znowu pamiętajmy, był to początek, no, witaliśmy rok 88. Żadnych petard, żadnych, nic takiego nie można było kupić i całe szczęście były to piękne czasy, kiedy nie było tego typu atrakcji. W centrum Petersburga był jeden salut, czyli sztuczne ognie były w bardzo ograniczonym zakresie. To nie było też takie szaleństwo, jak teraz tam robią takie przedstawienie po prostu, że szok, i to w różnych dzielnicach. Wtedy był spokój. Ale i tak chcieliśmy właśnie przed 22, żebym wyszła, poszłam z psem na spacer, wracam i winda nam się zacięła. To się zdarzało niestety i to dosyć często. Oczywiście w noc sylwestrową nie można było doczekać się nie można było na szybką pomoc. Pamiętajmy oczywiście, że też nie mieliśmy telefonu, więc żadnej komórki też nie miałam. Gdy rodzice się zaniepokoili, i to bardzo, że mnie nie ma, bo przecież po 22 noc sylwestrowa dziecko wyszło z psem i dziecka nie ma. Zanim się zorientowali, że jestem w windzie, oczywiście próbowali wezwać tą windę na 8 piętro, żeby zjechać na dół. Winda nie przyjeżdżała bardzo długo. Ja się zorientowałam, że rodzice mnie szukają, zaczęłam z tej windy krzyczeć, że tu jesteśmy, tu. No i generalnie cała noc w windzie cudownie spędzona z moim psem. Sztukę nic nie robienia opanowaliśmy do perfekcji. Tam i przysypiałam już, generalnie pomoc przyszła nad ranem. Słuchajcie, więc takie to były przygody z naszego pierwszego roku życia z Laduszką w tym mieszkaniu, w tym na obrzeżach Petersburga. Niestety później złożyło się tak, że musieliśmy się przeprowadzić do centrum, samiusieńkie centrum Petersburga. Laduszka miała skończony rok. Właśnie po tym nieszczęsnym sylwestrze w windzie już w styczniu przeprowadzaliśmy się z powrotem do centrum. Tym razem nie było to już mieszkanie komunalne, czyli takie właśnie dzielone na kilka rodzin, tylko nasze mieszkanie, nasza kuchnia, nasza łazienka, ciepła woda i dosyć dużo, duże trzy pokoje. No i pies musiał się przyzwyczaić do zupełnie nowych warunków, czyli mnóstwo samochodów, park na szczęście był dosyć niedaleko, znaczy trzeba było przejść tam z 10 minut ulicami, dosyć ruchliwymi ulicami miasta, natomiast no jednak jakaś zieleń była. Ja często wspominam w podcastach o tych moich spacerach po Petersburgu z Laduszką, ale ponieważ Laduszka już jako szczeniak poznała no i jednak ruch uliczny i komunikację miejską, to pamiętam, że mimo, że musiała się przyzwyczaić do nowych zapachów, do obecności kotów, które mieszkały u nas na podwórku, takie wiecie, nasze podwórkowe kociska, do ludzi, bo w naszej kamienicy była restauracja i wtedy tam tłumnie chodzili ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić. Już nie będę się wdawać teraz w szczegółowy opis, co to były za osoby, więc tłum często był też na podwórku, ludzie wychodzili na papierosy, więc ja przez to wszystko też wieczorami musiałam przejść, ale Laduszka się bardzo dobrze odnalazła i wśród nowych psich przyjaciół w naszym parku, przy Instytucie Pedagogicznym, o którym też Wam często opowiadałam, gdzie
po raz pierwszy zetknęłam się z dziełami Iwana Pawłowa i stał też jego pomnik przy wejściu do, i na, do dziś stoi przy wejściu do parku. Więc i tam też Laduszka już skończyła rok. Wtedy była taka teoria, że pies nie jest szkolony od szczeniaka. Tylko musi skończyć przynajmniej pół roku, rok i dopiero zaczynamy szkolić psa. Więc takie były poglądy. Zapisałam się więc, wtedy też w centrum się odbywały te zajęcia, więc było mi wygodnie, zapisałam się też na kurs właśnie szkolenie wychowania psów przy Związku Kynologicznym Petersburskim. Więc byłam chyba najmłodszym uczestnikiem tego kursu. Zajęcia się odbywały wieczorami, dwa razy w tygodniu. Tam dorośli oczywiście byli po pracy, więc tam nie wiem, 19 mniej więcej, może 18, nie pamiętam. Generalnie było zawsze ciemno, bo w Petersburgu całą zimę to dosyć szybko robi się ciemno, więc było ciemno i na dworze oczywiście i w takiej małej zatłoczonej salce, gdzie te nasze wykłady się odbywały, ja oczywiście notowałam, wiadomo, było zawsze tłumnie, tam było z kilkadziesiąt osób, wiecie, takich psiarzy prawdziwych, zagorzałych, Boże, ja z tymi ludźmi zawsze przed zajęciami, w przerwach, po zajęciach, żeśmy rozmawiali, dyskutowali, wzorzec rasy, karmienie, szkolenie, to wszystko było niesamowicie fascynujące dla mnie, więc chłonęłam tą wiedzę, uwielbiałam te zajęcia, dowiedziałam się trochę ciekawych rzeczy, jak dziś myślę, ciekawych jednak bardziej z historycznego punktu widzenia, bo te metody szkoleniowe, które nam wtedy przedstawiano jako te obowiązujące, no bardzo, bardzo odbiegają od tego, co my dziś myślimy o szkoleniu psów i w ogóle o psychologii zwierząt, o rozumieniu potrzeb zwierząt. Nie mówię, że wszystko było złe, nie, ale metody szkoleniowe jednak były zupełnie inne. O smakołykach to wtedy nikt nie słyszał. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy w ogóle żadnych torebek na smakołyki, jakieś wzmocnienie pozytywne. Pochwała, tak, to było to. Chociaż powiem Wam, nie, teraz kłamię, bo pamiętam, że jak tylko mogłam uszczknąć coś z naszego domowych zapasów, trochę kiełbasy, trochę serka, to ja brałam na spacery, bo Laduszka uczyła się, tam pamiętam, pokonywać jakieś przeszkody w tym parku, uczyłam ją chodzenia przy nodze i ja ją nagradzałam. To pamiętam, ale powiem Wam szczerze, że chyba robiłam to trochę tak na własną rękę, bo nie przedstawiano nam tych metod na naszych kursach. Raczej to były dosyć opresyjne metody. Rzecz jasna, kiedy przeprowadziliśmy się do centrum, no to nic się nie zmieniło. Tak czy inaczej, to ja opiekowałam się Laduszką. Mój brat, starszy 5 lat, oczywiście czasem wychodził z psem, ale powiem Wam szczerze, tak bardziej towarzysko, bo tam jakaś koleżanka też miała psa i on tak czasem z Laduszką wychodził, bardziej żeby mieć powód do spotkania koleżanki z psem, niż po to, żeby rzeczywiście wyjść z psem. I na niego w tym zakresie nie mogłam za bardzo liczyć. Był starszy ode mnie, już miał swoje nastolatkowe sprawy, więc i cały czas było tak, że to ja rano, po południu i wieczorem. 3 spacery dziennie były dla Laduszki obowiązkowe. Najbardziej lubiłam wieczorne spacery. Po pierwsze dlatego, że wtedy najwięcej psiarzy spotykałam, a z nimi uwielbiałam rozmawiać i byli to praktycznie bardzo bliskie mi, zaprzyjaźnione praktycznie osoby. Już pomijając to, że i psy nasze się przyjaźniły, natomiast z tymi ludźmi też miałam zawsze o czym porozmawiać. Ale poza tym lubiłam też nocne spacery. I to o tym teraz mogę mówić śmiało, bo już nie mam tych 13-14 lat, więc mogę się przyznać. Gdy rodzice wyjeżdżali na działkę, wyjeżdżali w piątek wieczorem, wracali w niedzielę wieczorem, bo na działce wtedy można było wyhodować ziemniaki, kabaczki, truskawki, to wszystko dawało nam naprawdę duży zastrzyk pożywienia na zimę, więc rodzice wyjeżdżali na działkę. Ja nie lubiłam tych wyjazdów, zawsze jak tylko mogłam i miałam jakikolwiek najmniejszy pretekst, to zostawałam w domu, w mieszkaniu. I wtedy uwielbiałam nocne spacery z Laduszką, z jakąś koleżanką, a jeszcze bardziej, powiem Wam szczerze, lubiłam te nasze samotne wędrowanie po nocnym mieście. To było trochę chore, tak sobie myślę teraz, nie do końca normalne, ale jak wspominałam w ostatnim podcaście, to wiecie, ta trauma z dzieciństwa cegłą w część potyliczną głowy dużo wyjaśnia. Więc
Uwielbiałam oglądać jakieś straszne filmy, rzecz jasna, jeśli akurat puszczali, i pamiętam, że to było o tym Edwardzie Noży co rękim, obejrzałam, no było to straszne, jak dla mnie wtedy, to w ogóle ja do dziś boję się horrorów, może to też trauma, ale i ja po tym horrorze brałam laduszkę i szłam na spacer. To była, nie wiem, 23, 24 w nocy, nieważne. Były to oczywiście wakacje, więc było ciepło, ciemno i bardzo przyjemnie. Rzecz jasna, że tam białe noce w Petersburgu mamy czerwiec i do początku lipca, ale ja bardziej lubiłam od białych nocy, lubiłam już sierpień, kiedy naprawdę było ciemno. Słuchajcie, laduszka nie była psem agresywnym do obcych. Tolerowała absolutnie wszystko w otoczeniu. Była odporna na rozmaite bodźce. I w życiu by mnie nie obroniła. Zresztą ja też nagrałam podcast, czy mój pies mnie obroni. Pies z agresją lękową nas nie obroni. Ale Laduszka po prostu była psem absolutnie pozytywnym. I myślę, że gdyby przyszło co do czego i nie daj Boże, coś by mnie zagrażało, no niestety ona nie umiała gryźć ludzi. I nie obroniłaby mnie. Tak mi się wydaje. Choć na szczęście nigdy nie musieliśmy też sprawdzić tak tego w rzeczywistości. W ogóle myślę, że ona była znacznie bardziej rozsądna niż ja, jako ta nastolatka, nienormalna oczywiście, która tak łaziła po nocach, bo ona nigdy w nocy szczególnie nie reagowała na koty, bo wiedziała, że ma być blisko mnie. Czy była na smyczy, czy bez smyczy, co teraz też uważam, że jest totalnie nieodpowiedzialne, że łaziłam z nią też ulicami bez smyczy, czyli no smycz miałam w ręku, ale chciałam sprawdzić, jak nam działa komenda równej. Nigdy nie zareagowała na koty, które jednak często gdzieś tam nam śmigały z bramy do bramy przez ulicę. Bardziej nawet na smyczy na to zareagowała, niż kiedy ja, głupia, sprawdzałam działanie komendy równej bez smyczy. Jeśli chodzi o jakieś takie traumatyczne doświadczenia związane ze spacerami z psem wtedy, to pamiętam tylko jedno. I to był moment, kiedy naprawdę musiałam zawalczyć o Laduszkę i to absolutnie rozpaczliwie, tak, że byłam gotowa zginąć w tamtej walce. Pamiętam, że szłam z nią też jakąś ulicą, przychodziłam akurat przez ulicę, może to o tym nawet wspominałam kiedyś, i napadły nas dwa owczarki kaukaskie. Ja pamiętam do dziś te psy, takie biało-łaciate, z jakimś takim pijaczkiem te psy szły. Były na smyczach, ale on tych psów nie utrzymał i jak one zobaczyły Laduszkę, myśmy przechodziły przez ulicę, to te psy się na nią rzuciły. I broniłam się, pamiętam, parasolką, waliłam po tych psach, okręciły się wokół mnie i te smycze się zawinęły też wokół mnie. Puściłam Laduszkę i ona gnała do domu tymi ulicami, uliczkami naszymi przez centrum miasta. Cudem, myślę, że nie wpadła pod samochód, wróciła pod naszą klatkę schodową na podwórku w kamienicy i szczekała pod oknem, mama otworzyła. Więc pamiętam, że to był jedyny moment, kiedy psy mieszkające tam gdzieś w okolicy dopadły mojego psa. Jedyny. Cała reszta psów w centrum miasta to były psy absolutnie dobrze funkcjonujące, tak, wśród innych czworonogów. Oczywiście ja wciąż cały czas próbowałam zgłębiać swoją wiedzę na temat psów i marzyłam o byciu weterynarzem. Niestety wtedy nie było żadnych prywatnych klinik weterynaryjnych, nie było w ogóle możliwości otworzenia firmy, w ogóle działalności gospodarczej. Ja wiem, że byli weterynarze, którzy leczyli zwierzęta prywatnie, czyli tam za pieniądze, tak, przekazywane pod stołem, powiedzmy, ale nie mogli się z tym za bardzo obnosić. I pamiętam, gdy musieliśmy operować Laduszkę, a nie chcieliśmy absolutnie robić tego zabiegu w przychodni rejonowej, państwowej, bo to była mordownia, tam inaczej w ogóle nie można powiedzieć. Tam się tylko usypiało zwierzęta albo się szczepiło na wściekliznę, obowiązkowe szczepienia i powiem szczerze, że masakryczne miejsce, masakryczne. Ja tam zawędrowałam kilka razy, bo musiałam, z Laduszką. I zobaczyłyśmy, wchodząc na podwórko tej przychodni weterynaryjnej, rejonowej, po prawej stronie podwórka zobaczyłam stos trupów, martwych psów i kotów. To te wszystkie zwierzęta, które były, nie wiem, odłowione i usypiane, czy nie wiem, usypiane z jakich, nie wiem, zmarłe, te zwierzęta
rzucano po prostu na taką wielką stertę i ten i weszłyśmy z Ladoszką na podwórko do tej kliniki i gdy ja to zobaczyłam i ona to zobaczyła i poczuła, to myśmy w tył zwrot i nigdy więcej nie byłam w tej rejonowej klinice. Zaczęliśmy szukać po znajomych, oczywiście po psiarzach, czy ktoś nie zna weterynarza, który mógłby wszystko, co trzeba co roku zrobić szczepienia, czy w razie czego, żeby mieć kontakt z kimś, kto prywatnie będzie leczył naszego psa. No i okazało się, oczywiście jest cała szara strefa weterynarzy, którzy leczą psy prywatnie. No i gdy przyszło co do czego i Laduszko musiała mieć operację, pamiętam, że operacja była przeprowadzana w naszym domu. W kuchni, na stole kuchennym, Laduszka była i właśnie była poddana narkozie i operowana. Także Laduszka przeszła w życiu dwie operacje i obydwie były właśnie przeprowadzone u nas w kuchni na tym stole kuchennym, więc z dzisiejszej perspektywy to wydaje się absolutnie absurdalne, to co się wtedy... jak wtedy funkcjonowaliśmy tak, w naszym życiu z psami, no natomiast dla nas to i tak było znacznie lepsza opcja niż zabieranie Laduszki do tej mordowni na cokolwiek, na jakiekolwiek zabiegi. Tak to było z weterynarzami i tylko z tego powodu nie odważyłam się, nie, sorry, kłamię oczywiście, bo z chemii byłam też słabiutka. Nie tylko z tego powodu nie odważyłam się na bycie weterynarzem, ale też motywację miałam taką mieszaną. Z jednej strony widziałam, że jak będę weterynarzem, to raczej będę musiała pracować w takiej rejonowej, państwowej przychodni weterynaryjnej, która głównie usypia zwierzęta. A z drugiej strony właśnie to mnie chyba powstrzymywało przed tym, by tak usiąść przy tej chemii i jednak się jej nauczyć. Dziś myślę, że dałabym radę. Dałabym radę, gdybym tylko miała rzeczywiście dużą motywację. Natomiast no, nie wyobrażałam sobie, że kiedyś, jak nikt też z nas wtedy nie wyobrażał, że wszystko się zmieni i będzie można być prywatnym weterynarzem, prowadzić firmę, w ogóle mieć jakąkolwiek firmę. Wtedy to wszystko było kompletnie dla nas niewyobrażalne. Ciekawe też, że Laduszko przecież miała w krwi, miała geny łajki, tak? Czyli psa myśliwskiego. Może też miała je owczarka gdzieś tam po drodze, niewykluczone. Natomiast ja wiem, że ona potrafiła pogonić na przykład zająca w lesie, tak? Albo gdzieś na polach, gdzie łaziliśmy też, będąc tam na działce pod Petersburgiem. Potrafiła pogonić, niesamowite było oczywiście w obszczekiwaniu wiewiórek, to tak po łajce. I natomiast była odwoływalna, tak, od dzikiej zwierzyny zdecydowanie. Goniła i natychmiast wracała na zawołanie, ale do naszych zwierząt, właściwie to ptactwa, które miałam w domu, gdy właśnie mieszkaliśmy w centrum miasta, była bardzo tolerancyjna. Ja miałam papuszkę i miałam też wronę szarą w domu przez jakiś czas. Także tutaj była pełna symbioza. Ona w życiu nie próbowała nawet zapolować na żadnego ptaka, który mieszkał z nami pod jednym dachem. Wręcz bym powiedziała, że z wroną to miała dosyć relacje ciekawe. Wrona była niesamowicie, oczywiście jak to wrona, inteligentny ptak i bardzo dowcipny, więc trochę się znęcała nad Laduszką, trzeba przyznać, więc jak Laduszka sobie spała, a miała taki piękny ogon, okazały jak to lajka, tak, taki naprawdę piękny, z długim włosem na ogonie, taki w pół księżyc, więc jak sobie spała, wrona często skradała się do Laduszki i chwytała ją za te właśnie długie włosy na ogonie i ciągnęła, odlatując przy tym, kracząc niesamowicie głośno. Laduszka się budziła, oczywiście ją przez sekundę dosłownie próbowała odgonić i dalej się kładła i wrona znowu się skradała, żeby jej dokuczać. No, to były ciekawe scenki, bo Laduszka mimo wszystko była bardzo cierpliwa. Ona ją tak odganiała i nigdy w życiu nie próbowała ją złapać, ani zrobić jej krzywdę. Zresztą no, wrona po dwóch, trzech takich, powiedzmy, dowcipach odpuszczała zazwyczaj. Laduszka przeżyła 10 lat i zmarła w roku 97, to były 10,5 roku miała wtedy i ja już nie mieszkałam wtedy w Petersburgu. 3 lata już byłam w Polsce, pojechałam do Polski na studia i powiem szczerze, że była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Zostawić ją, no oczywiście, że z rodzicami, tak, tutaj w życiu Laduszki pod tym względem nic się nie zmieniło, ale no zdecydowanie dla mnie to był ogromnie trudny
krok do wykonania, bo myślałam, że to jest taki mój pies życia. Pies, z którym dorastałam. Miałam 11 lat, gdy Laduszka się pojawiła w moim życiu i miałam 22, gdy Laduszki zabrakło, gdy Laduszka odeszła. Umarła na moich rękach. Została pochowana oczywiście przez nas, tam pojechaliśmy pod Petersburg i tam została pochowana przestrzeganiem pewnych rytuałów. Pomógł nam w tym nasz przyjaciel, psiarz, który we wszystkim nam pomógł, bo byliśmy kompletnie rozbici tym odejściem Laduszki. Na szczęście byłam i towarzyszyłam jej w tych ostatnich dniach jej życia, czyli tak od początku do końca. Wiem, że do końca była psem, który kochał nas ponad wszystko. Tak samo jak ja, mimo że wyjechałam z Petersburga. I powiem teraz z dzisiejszej perspektywy na to patrząc, nie wiem, czy bym drugi raz to zrobiła. Nie, wiecie, to już pomijając to, że też rozstanie, tak, z bliskimi, z rodziną, ale też te 3 lata, które nie spędziłyśmy razem, tak dzień w dzień. Ja przyjeżdżałam oczywiście na wakacje, ja byłam 3-4 miesiące w ciągu roku, byłam w Petersburgu. Ona oczywiście rodziców kochała ponad wszystko. Tata przejął obowiązki, wszystkie moje obowiązki spacerowe, więc on głównie ją wyprowadzał. Mieli doskonały kontakt. Laduszka już była starsza, mój tata był starszy, więc też to były inne relacje. Mieli swoje rytuały, swoje zwyczaje spacerowe. Tam też się na nowo poukładało wszystko w jej życiu, ale no powiem, że cały czas myślałam, że my z Laduszką będziemy od początku do końca razem, ale wiecie, 18-letnia dziewczyna, która ma szansę wyjechać gdzieś za granicę i zacząć samodzielne życie, no niestety wtedy cierpiałam z powodu rozłąki, ale jednak to chęć bycia samodzielnym i całkowicie zmiany swojego życia była silniejsza. Teraz, powiem Wam szczerze, po tym jak wiele psów przewinęło się przez moje życie i mam teraz moją ukochaną Bryśkę i Molkę, 2 dziewczyny, powiem Wam, każdy dzień jest dla mnie absolutnie bezcenny. Ja nie zostawiam swoich psów, jeśli tylko nie ma takiej absolutnej konieczności. Generalnie to raz na kilka lat, kiedy muszę po prostu gdzieś wyjechać. Natomiast dla mnie każdy dzień z nimi jest absolutnie bezcenny. I myślę, że to jest najważniejsza lekcja z mojego życia z Laduszką, że bycie z nimi, z tymi istotami, które kochają nas ponad wszystko, bardziej niż siebie, zdecydowanie, i bardziej niż my sami siebie kochamy, to też zdecydowanie, więc bycie z nimi każdego dnia i ten każdy dzień z nimi jest bezcenny dla mnie, tak więc powiem Wam, że też kłócimy się. Ale słuchajcie, to jest dosłownie moment. My się kłócimy na moment, one wiedzą, że mi natychmiast przychodzi i ja natychmiast mówię, przepraszam dziewczyny, poniosło mnie. I wiem, że one natychmiast wpadają w moje ramiona i już jest wszystko okej. Więc nie jesteśmy aniołami, tak? Jesteśmy ludźmi, więc jeśli czasem też kłócicie się ze swoimi psami albo się na nie obrażacie, jest to absolutnie normalne. Nie chciałabym powiedzieć, że jesteśmy po prostu, mamy być zawsze stonowani, że nic, nigdy złego naszym psom nie powiemy, bo nigdy w życiu im złego. Wiecie, nie powinniśmy zrobić żadnej krzywdy fizycznej, broń Boże, psychicznej, nie. Ale powiedzieć, że dziewczyny, ale dałyście czadu. No naprawdę, już przegięłyście dzisiaj na spacerze, no tak nie może być, no naprawdę, nie będę z Wami gadać, to jest nasza kłótnia. Generalnie chyba to gadam bardziej sobie, a muzom, ale te dni z nimi są bezcenne, tak samo jak z każdą bliską nam istotą, osobą, dlatego dzisiaj bardzo nostalgicznie, prawie godzinę opowiadałam Wam o moim pierwszym psie, bo naprawdę często, bardzo często ją wspominam, tak jak wszystkie moje 4 nogi. Niedługo to święto zmarłych, kiedy ja będę wspominać znowuż wszystkich, którzy odeszli i bliskie mi osoby i oczywiście psy, których odeszło już sporo.
Powiem Wam, że w Rosji nie ma święta zmarłych. To jest ciekawe, nie? Wydawałoby się, że może to jakiś taki nasz wspólny słowiański tutaj zwyczaj. Nie, nie mamy święta zmarłych w listopadzie. Mamy 7 listopada, rocznicę rewolucji październikowej. Już nie obchodzimy jej w Rosji tak jak kiedyś, chociaż tam się odradzają te ruchy. Natomiast przez lata była obchodzona rocznica rewolucji październikowej. 7 listopada, tak? Ciekawostka. A propos, może wiecie, dlaczego w ogóle rocznicę rewolucji październikowej, po rosyjsku Oktyabrska rewolucja, obchodzi się w listopadzie? Kto z Was wie, dlaczego tak jest? Październikowa rewolucja obchodzona w listopadzie. Trochę może absurd, ale istnieje pewne uzasadnienie. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach, będę bardzo ciekawa, kto z Was będzie wiedział. A może to jest banalne pytanie, może każdy to wie, a ja się mądrzę. Ale na przykład to, że w Rosji się nie obchodzi święta zmarłych, to jest na pewno może i nowość dla Was. Więc dla mnie w Polsce, gdy przyjechałam do Polski, to też była nowość. Teraz się już z tym faktem jakby oswoiłam. To jest dla mnie też jakiś taki ważny moment w ciągu roku. Już na tyle jestem tutaj też kulturowo w pewnym sensie zakorzeniona, że jest to też moje święto. Ja też je obchodzę. Już mam w Polsce do kogo iść na groby. To też jest bardzo ważne. Przez wiele lat to było... Ja odwiedzałam polskie groby zawsze przy okazji Święta Zmarłych, ale nie... tak odwiedzałam po prostu. Zresztą dla mnie to jest przepiękna tradycja. Piękne święto. Naprawdę, takie z jednej strony jest smutne wspominanie zmarłych, ale chciałabym, żeby to się wspominało właśnie tak jak ja wspominam właśnie mojego pierwszego psa, żeby mieć w tych wspomnieniach dużo wspaniałych chwil, takich wspólnych chwil. Na tym będę już dzisiaj kończyć, ponieważ opowiedziałam Wam moją historię z moim pierwszym psem, którego strasznie kochałam. Strasznie. I kocham go nadal, tak jak wszystkie moje czworonogi. Może przy okazji słuchania tego podcastu i Wy wspomnieliście o swoim pierwszym psie, takim psie życia, który był nie psem Waszych rodziców, bo tak często bywa, że mieliśmy w domu psa, ale był to pies rodziców. Nie, Wasz pies. Wasz pierwszy pies. Powspominajmy razem przy okazji też wspominek naszych bliskich osób, też nasze bliskie zwierzęta. Życzę Wam, żeby ten czas, ten początek listopada, ten jesienny, trochę smutny, nostalgiczny czas był też czasem, który Wy spędzicie ze swoimi czworonogami, które są przy Was tu i teraz, które patrzą na Was, właściwie co chwilę zabiegają o Waszą uwagę, które docenią każdą dodatkową chwilę z Wami spędzoną. Więc zabierzcie je na spacer, na piękny jesienny spacer do tych kolorowych, złotych lasów i cieszcie się tym, że wciąż z nami są. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pa!